to czego tu szukasz? Nie ma tu niczego do szukania. Rozwalona. Co? Nie działa? Ojej. Jak chcesz, to ci powiem, co zrobić, żeby ją naprawić. To, co każdy robi, kiedy się sprzęt zepsuje. Słuchaj, robisz tak. Najpierw powoli wyciągasz wtyczkę. Kumasz? No, a potem też powolutku i ostrożnie wkładasz z powrotem do gniazdka. Ale za tysiaczka eurobaksów powiem ci, gdzie szukać włącznika. Co ty na to? Niech będzie. Tu jest kasa. Sztosik, przyblatowane. No, to gdzie ten włącznik? Gdzieś w okolicy. Tak jak powiedziałam, powiem ci, gdzie szukać. Ale nie gdzie jest. Gramy w ciepło-zimno. Jak jesteś bliżej, krzyczymy ciepło. Jak dalej, to zimno. Spoko. Poradzisz sobie. Do chuja pata! Mój breakdance! W takim momencie jebany prąd! Ej! Tylko tu nie kajfnij! Nie potrzebujemy trupa! Myślę, że tak właśnie czuje się człowiek, który ma udar. To znakomicie, Johnny. Zegar tyka. Musisz się śpieszyć. Kto wie, co będzie następne? Robię, co mogę.
Uwaga, tutaj Kurt Hansen. Mam dobre wieści. Pewna prezydentka odnalazła się cała i zdrowa. Jest w waszych rękach. Zapewne od początku tak było. Dzięki naszej stanowczej postawie prowokacja szykowana no to przez MUSA nie odniosła skutku. Cóż mogę dodać? Rozumiem. Jeśli kiedyś zechcesz faktycznie odwiedzić Dogtown, przywitamy cię z otwartymi ramionami. O, jesteś. Fajnie. Właściwie to zaczęłam bez ciebie. Drink na uspokojenie nerwów. Zaskoczyłaś mnie tym zaproszeniem. Naprawdę? Nie wiedziałem, co tu zastanę. Ale muszę przyznać, jest przyjemnie. Napisałam do ciebie, bo chciałam pogadać z kimś, kto nie jest częścią firmy. I nie chciałam, żeby to był ktoś obcy. Na moment zapomnieć o robocie i na moment nie udawać. Mam nadzieję, że to ma sens. To o czym chciałaś pogadać? To nie jest tak, że mam jakiś plan. Chyba po prostu chciałam przez chwilę być człowiekiem. Dziewczyną, która ma na imię Alex. I tyle. Wiesz co, też to lubię. Zostawić za drzwiami etykietkę najemnika z Night City. No właśnie. Kim jesteś tak poza tym? Trudno powiedzieć. Zbyt wiele rzeczy wywróciło się w tym samym momencie. Odpowiem sobie na to pytanie dopiero za jakiś czas. No dobra, a zastanawiałeś się, kim byś był, gdyby wszystko poszło inaczej? Rozdawałbym karty na ulicach Night City. Heywood byłoby moje. Padre miałby na ten temat coś do powiedzenia. Nie przypuszczałem, że się znacie. Ja jego znam bardzo dobrze. On mnie niekoniecznie. Zdrowie. Dobra, teraz ty. Kim byś była, gdybyś nie została agentką kontrwywiadu? Aktorką. O, wow. Tak bez zastanowienia? Tak. Zawsze chciałam być na plakatach. I uwielbiam musicale. Serio? Jestem staromodna. Ale tak, zostałabym gwiazdą braindance'u. Ha. A, nie wiem, masz jakąś rolę marzeń? Norma Desmond z Bulwaru Zachodzącego Słońca. Na pewno tego nie znasz. To prawda. Nie znam. To bardzo stary film, nie przejmuj się. Lubię postacie tragiczne. A z nią mam chyba kilka punktów stycznych. Też nigdy nie wiem, kiedy trzeba już odpuścić. Za marzenia. Otrzymają nas przy zdrowych zmysłach. Tak jest. O, uwielbiam ten kawałek. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands to know I'm ever heading way south. I think I'll find it. Between the ice and fire, 'cause it's all I'm ever thinking. I don't care.
Nie robisz tego za często, co? Tego, czyli? Rzadko beztrosko spędzasz czas. Tak po prostu. Sądziłem, że tak bardzo potrzebuję normalności. Nie ma za co. Do zobaczenia, Vi. Żadnych. Ale widzę, że jesteś już jednym z nas. Nie ufasz nikomu. To miejsce nie wygląda na przypadkowe. Nie jest. Chciałam ci pokazać, bo jest dla mnie ważne. I pomoże ci zrozumieć kilka rzeczy. I chcę pokazać, że ci ufam. Chodź ze mną. Co tu jest takiego wyjątkowego? W czasie akcji w Night City mieszkałam dwie przecznice stąd. Lokalsi często przychodzą tutaj wieczorami. Spotkać się, pogadać, rozpalić grilla czy wypić browara.
Kiedy pracowałam w Night City, czasami tu przychodziłam. To wszystko jest wyjątkowe, bo przypominało mi Brooklyn. Mój prawdziwy dom. Opowiesz mi, jak było w Brooklynie? Mam takie wspomnienia. Wieczór przed moim atakiem na fortece Militechu. Siedziałam na schodach przeciwpożarowych i paliłam jointa. Na ulicy akurat zaczynała się impreza. Pamiętam śmiech ludzi i funk grający z wielkich głośników rozstawionych przez kogoś na ulicy. W tle krzyk Uliego, sprzedającego najlepsze hot dogi w okolicy. Zapach dymu. Znajomy, bezpieczny. Ten dzień to było jakieś święto? Tak, czwartek. Wiem, co czujesz. Chociaż było to zupełnie inne miejsce niż Brooklyn. Masz podobne wspomnienia? Tu nigdy nie było tak spokojnie. Ale czuję, że gdziekolwiek na świecie będę, to i tak będę chodzić ulicami Haywood. Chciałabyś tam wrócić? Nie da się wrócić do tego, co przeminęło. Gdy się orientujesz, że coś tracisz, najczęściej jest już za późno. Chyba czas wrócić do tego, co tu i teraz. Wiem, że to ty pomogłaś Hansenowi zorganizować zamach na Myers. Taka była jego cena za zdobycie matrycy neuralnej. Ale nie wiedziałam, że to będzie zamach. Zdradziłaś. Wszystkich. Wszystko wyszło zupełnie inaczej niż planowałam. Poświęciłaś załogę samolotu. Myers też prawie zginęła. Ja nie spodziewałam się, że on wystrzeli rakietę. Miał uziemić samolot. Wiem, że to żadna wymówka. Tak? To jak to miało być? Ty miałeś uratować Myers. Ja miałam zabrać matrycę i zniknąć, zanim Hansen się zorientuje. Teraz zmienił zasady naszej umowy. Ma świadomość, że odpowie za zamach i próbuje się zabezpieczyć. On nie wie, co dokładnie jest na mainframe'ie Cynosure. Podejrzewa, że będą tam dane, których użyje przeciwko NUSA. Wobec cena za moją wolność, ale myślę, że kiedy tylko je dostanie, zabije mnie. Przyjęłam to, ale nie miałam wyboru. A ja wciąż nie wiem dlaczego. Nie było innego sposobu. Gdyby był, nie musiałabym się chwytać brzydkie. Dla Myers, dla NUSA, dla nich wszystkich jestem tylko bronią. Użytecznym narzędziem do sięgania za Blackwall. A narzędzie nie ma prawa podejmować decyzji. Nie może się tak po prostu wycofać. Co? Brzmi przerażająco znajomo. Wiem, jak się czujesz. Myślę, że nikt nie wie tego tak dobrze jak ty. Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać. Pytanie, czy po tym wszystkim, co usłyszałeś, możesz powiedzieć to samo o mnie. Możesz po prostu wrócić do domu. Mój dom spalono, kiedy musiałam zamienić ciepłą cegłę Brooklynu na zimne jarzeniewki Waszyngtonu. Nie mam gdzie wrócić. Nigdy cię o to nie spytałem. O, co dokładnie się z tobą dzieje po kontakcie z Blackwallem? Wiesz, jak to jest, kiedy próbujesz przypomnieć sobie numer, pod którym mieszkałeś przez połowę życia i nie możesz? O, tracisz pamięć. Potrafię wyliczyć kształt unikalnych płatków śniegu, które spadają nam na głowy, ale nie pamiętam głosu mojej matki. Czasami tracę kontrolę. Raczej mam poczucie, jakbym ją komuś oddawała. I nie jest to miłe uczucie. Poczułem to przy Chimerze. To było jak...
koszmar. Tak. A mnie coraz częściej wydaje się, że ktoś ciągle stoi za moimi plecami. Ale nikogo tam nie ma. Nie ufasz Reedowi? On chce uratować ci życie. Raz już je ratował. Po nieudanym skoku na Militech pojawił się w mieszkaniu 19-letniej dziewczyny z propozycją nie do odrzucenia. Służba w wywiadzie albo czapa od Netwatchu. Ta dziewczyna wtedy umarła, Vi. Wszystko, co widzisz, to konsekwencja tamtego dnia. A Reed... Reed również umarł 7 lat temu. W USA wydano na niego wyrok śmierci, a on dalej im służy. Kurczowo trzyma się czegoś, co dla mnie już nie istnieje. Mam wrażenie, że po raz pierwszy jesteś ze mną szczera. Chyba tak. Z tobą i ze sobą. Muszę uciec. Od Hansena, od NUSA, od Reeda. Od tego wszystkiego. Swoją drogą. Ze wszystkich ludzi wybrałaś sobie na sojusznika akurat Hansena. Potrzebowałam kogoś, kto wyrwie mnie od Myers. Z Hansenem znaliśmy się z czasów misji w Night City. To był bardzo ryzykowny krok, żeby nie powiedzieć, że głupi. Dlatego znalazłam też ciebie. Night City to tylko punkt przesiadkowy w czasie ucieczki. Taki był plan od samego początku? Dokładnie. Po prostu mocno się skomplikował. Nie spodziewałam się w nim dawnych przyjaciół z FIA, ani przymusowej wizyty u Hansena. Uciekam. I żeby to się udało, potrzebuję twojej pomocy. Tylko ty wiesz, jak to jest. Jaką mam gwarancję, że to wszystko nie jest tylko sprawnie opowiedzianą manipulacją? Nie masz żadnej. Ja zaufałam tobie. Choć możesz mnie sprzedać Reedowi. Możesz też zaufać mnie i ocalić nas oboje. Żadne z nas nie ma gwarancji. Powiedzmy, że chwilowo ci wierzę. Jaki jest kolejny krok? Podczas akcji na stadionie zajmiemy się matrycą neuralną. Kiedy Alex i Reed skupią się na Hansenie, uciekniemy. A potem? Pomożesz mi opuścić miasto. Mam nagraną czarną klinikę, daleko poza Night City. Reaperzy stamtąd otworzą matrycę i użyją algorytmu do stworzenia próbnej wersji naszego lekarstwa. Potrzebują mnie do przeprowadzenia testów, ale gdy tylko skończą, natychmiast dam ci znać. To tyle. Powiedziałam wszystko. Szczerze jak na spowiedzi. Pozostaje ostatnie pytanie. Jesteś w tym dlatego, że mnie rozumiesz, czy dlatego, że obiecałam uratować ci życie? Może z obydwu tych powodów? Odpowiedź dyplomaty. Trochę prawdziwa, trochę wygodna. Trudno, musi wystarczyć. To już wszystko. Możesz zadzwonić do Reeda i powiedzieć mu, że jesteśmy gotowi na spotkanie z Hansenem. Vi, jak idzie? Somi się odezwała. Mam wieści. No to dawaj. Po pierwsze, klient jest gotowy do obsługi. Mamy zielone światło. No, co chciałem usłyszeć. A po drugie? Songbird opowiedziała mi o swojej sytuacji. Jest z nią źle. Tylko ten tech może jej pomóc. Rozumiem. Naprawdę. Tym bardziej musimy się skupić na obecnym etapie misji. Zdobyć ten wasz lek. Ale Reed... To, co mi powiedziała... Naprawdę musimy pogadać. Wiem, tylko później.
To nie jest temat na holo. Został ostatni punkt. Trzeba zainstalować ci wszczep do obsługi implantów osobowości. Wysyłam koordynaty na warsztat Riperki. Będzie na ciebie czekać. Powiedz jej, że podobno zbiera pamiątki z czasów wojny unifikacyjnej. Będzie wiedziała, że jesteś ode mnie. Się, mówiła pod którą waszła. Attaquez-le sous-côté.
mamo!
Słucham. Ty jesteś Farida? To ja i mam zamknięte. Mam coś, co może cię zainteresować. Wątpię. Podobno zbierasz pamiątki z czasów wojny unifikacyjnej. Wchodź. Wybacz oschłe powitanie. Wiesz, od kiedy spadł ten samolot, trzeba uważać bardziej niż zwykle. Wi, dobrze cię widzieć. Dobrze cię widzieć, Reed. Mamy do pogadania. To samo pomyślałem. Chodzi o Somi. Myślałem o tym wszystkim i próbowałem postawić się w jej sytuacji. Chciałem zrozumieć, co czuje i dlaczego postanowiła zdradzić. Nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Nie umierasz. Nie, ale patrzyłem śmierci w oczy. Z bardzo bliska. Ona jest w potrzasku, ale nie tu i teraz. Ona musi czuć się w potrzasku od miesięcy, albo i od lat. To zasługa Myers. Ona nie potrafi przegrywać, a Songbird i Blackwell miały jej gwarantować przewagę. Teraz Somi nie ufa nikomu. No, może trochę tobie. Myślisz, że to tobie powinna zaufać, a nie mnie? Nie mam pretensji do niej. Raczej do siebie. A co ty takiego mogłeś zrobić? Coś mogłem, na pewno. Ale nie zrobiłem nic. Tylko pozwoliłem się skazać na jakieś kurwa wygnanie do Night City. Songbird wie, co ją czeka. Zostanie postawiona przed sądem. Skończy w więzieniu. Wie, najważniejsze jest, żeby uratować jej życie. Myers potrzebuje jej żywej, ale przecież nie daruje jej próby zamachu. Myers może jej nie daruje. Ja... A to już inna sprawa. Ta dziewczyna próbowała cię zabić. Ta dziewczyna została w życiu zmuszona do wielu rzeczy. Należy jej się coś w zamian. No dobrze. To jak już odbijemy ją od Hansena, co dalej? Pojedziemy w bezpieczne miejsce i wtedy zadam jej kilka pytań. Jeżeli usłyszę takie odpowiedzi, jakich się spodziewam, to osobiście pomogę jej zniknąć. Nikt jej nie znajdzie. Nawet Myers. Rozgrywasz mnie. Jak przystało na kogoś, kto tyle lat werbował ludzi do służby w wywiadzie. Wi, kurwa, mówię do ciebie, posłuchaj mnie. Mam kontakty w Europie. Znajdziemy najlepszą klinikę i tam was poskładają, kiedy dostaniemy już to wasze lekarstwo. Ale najpierw muszę pomóc Songbird, a obawiam się, że ona nie wie, co robi. Nie ufasz jej? Nie ufam technologiom za Blackwalla, ani paranoi. Obawiam się, że obydwie te rzeczy mogą tutaj mieć znaczenie. Ona ma jakiś plan, który ukrywa. Jestem tego pewien. Przekaz jest jasny, Reed. Jaki jest twój pomysł na to? Mam coś dla ciebie. Przygotowali to dla mnie w Waszyngtonie. Lodołamacz. Pocisk dużego kalibru przeciwko netrunnerom. Kiedy go użyjesz, Somi straci przytomność w przeciągu minuty. Nie możemy ryzykować. Kiedy się obudzi, będzie już w domu. Okej. Jak dokładnie mam tego użyć? Aktywuj go, kiedy będziecie razem podpięci do tej matrycy neuralnej. Wtedy Somi będzie odsłonięta. Mam nadzieję, że się nie pomyliłeś.
Ja też mam taką nadzieję, Vi. Na razie ważne, żeby zdobyć to wasze lekarstwo. Potem będzie czas, żeby rozmawiać. No, na mnie już czas. Zostawiam cię w rękach Faridy. Zadzwoń do mnie, kiedy skończycie. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Nie traćmy zatem czasu. Siadaj na fotel. Okej, posłuchaj. Podam ci anestetyk. Odpręż się, zaraz będziesz odpływać. Wszczep do zmiany tożsamości to nie jest jakaś bardzo skomplikowana operacja. Szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałem o takiej technologii. To prototyp FIA? Tak. Wyciągnęli go z ubitego projektu Militechu. Militech nie chciał nad tym pracować? Albo po prostu chciał to usunąć z papierów. Nawet tych utajnionych. Polityka. No. Zaczyna działać. Ile widzisz palców? Pierdol się, Johnny. Ta. Cieszę się, że tęskniłeś. No, to powiedz mi, jak się czujesz w roli zdrajcy? Robię, co muszę, żeby przetrwać. Chyba to rozumiesz. Kurwa, oni też tak sobie mówią, tylko używają innych słów. To taka branża, to taka praca, inaczej się nie da. Pierdolenie. Właśnie dlatego uciekłem z Woja. A tak poważnie, jesteś w strasznie chujowej sytuacji. Trzymasz pistolet. Musisz go teraz przyłożyć komuś do głowy. Mistrz szpiegów i agentka zerwana ze smyczy. Jak u Szekspira. Co, sugerujesz, że któryś z nich mnie oszukuje? Nie. Obydwoje mówią prawdę. To znaczy, może nie mówią ci, jak chcą to osiągnąć, ale motywacje mają czyste. Ona musi przeżyć, ale jest jak chodząca bomba atomowa. W dodatku taka, która ciągle popełnia błędy i nie wiadomo, kiedy wybuchnie. A on... Skurwysyn jest taki jak ja. Gdybym nie spierdolił z Woja, to najpewniej stałbym się nim. Zginie za swoje posrane zasady. Taka tragedia, Vi. Ktoś musi paść ofiarą dobrych intencji drugiej strony. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz stać nad pierdoloną matrycą neuralną. To co byś zrobił na moim miejscu? Reed czy Songbird? Jestem na twoim miejscu, Vi. Twoje wybory to też moje życie. Tylko chuja mogę zrobić. I nie wiem, Vi. Kurwa mać. Nie wiem. Szczerze i bez pierdolenia. Skończyłam. Wszczep morfujący działa od razu. Potrzebuję tylko imprintu behawioralnego. Słuchaj, zrób mi przysługę i nie mów, do czego jest ci to potrzebne. Dzięki za wszystko. Aha, jasne.
Nie uchodź. Hej, jestem po operacji. Mam nadzieję, że Farida była delikatna i goisz się dobrze. Czas zająć się netrunnerami. Niestety, straciliśmy dostęp do systemu Haron Exotics. Musieli nas wykryć. Czyli co? Zgubiliśmy cele? Niekoniecznie. Wiemy, że byli w centrum i kierują się w naszą stronę. Znajdź punkt obserwacyjny przy wjeździe do Dogtown. Namierzysz netrunnerów, kiedy będą jechać na spotkanie. Ani śladu celu. Widzę konwój ludzi Hansena, ale netrunnerzy raczej nie jeżdżą pod eskortą. Czekam dalej. Obstawiam, że to posiłki, które jadą na stadion. Nie widzę tego samochodu. Tutaj Kurthausen. Dobre wieści. Wczoraj skończyliśmy naprawę infrastruktury w szpitalu. Na razie czysto. 2 miesiące pracy się opłaciły. Od dziś szpital jego... Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. A to na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Potrzebujecie nagłego szycia. Zgłoście się bezpośrednio do doktora Robertsona. Szukamy dalej. Więcej komunikatów wkrótce. Para motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. Widzę ich. Potwierdzam, obydwoje są w środku. Masz sygnał? Mam. Już nam nie zniknął z radaru. Dobra robota. Mają jeszcze trochę czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. Zaparkowali. Opuścili pojazd. Idą w kierunku klubu. Wi, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj. Swoją drogą, fajna fura. Ty nie podziwiaj, tylko działaj.
Nie do wiary. Déjà vu. Mam wizję z kamer. Świetnie. Na wszelki wypadek sprawdź, czy wszystko działa. Kamery są. Nadajnik odpowiada. Gotowy do przejęcia sterowania. Teraz czekamy. Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotuj się do obsługi. Hansen. Może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gapił w Black Sapphire? Ale może to tylko kac. Kurwa, nie wiem. Na kacu zawsze mam dziwne pomysły. Da. A tak poważnie... To co o nim myślisz? Dobra. Przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. Ta robota nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. A mam kaca. Akurat dzisiaj, co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Wi, czas ucieka. Hakuję głos. Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Emerick, odpal alarm. Potrzebujemy pomocy. Zamierzam wektor ataku. Gotowe. Dalej. Próbuję odzyskać kontrolę.